Cześć, ja nazywam się Rafał Bilawski, a w dzisiejszym odcinku dowiecie się, co ma wspólnego nić dentystyczna z MacBookami. Zapraszam do oglądania. Nasza nić dentystyczna, nasz MacBook, to jest A1502, konstrukcja bodajże z 2015 roku, z akumulatorem, który już ma dość, sam sprzęt też już jest dość mocno zakurzony, zabrudzony, zdecydowanie potrzeba mu przeprowadzić, powiedzmy, małe spa. Bateria jest spuchnięta, napuchnięta, dwa ogniwa zakończyły swój żywot, rozdeje się na ten świat, więc trzeba to rozkręcić i zdemontować. Pierwsze, co potrzebuję, to IPA w takim dozowniczku. Zabezpieczam sobie i Wam też to radzę, żeby nie przelać tej IPy za dużo. To montuję sobie, kładę sobie taką szmatkę ręczniczek. Tylko, o właśnie, przez to nawet jakby coś się polało przez trackpad, to zatrzyma się na tym, nie poleci do matrycy, nie dostanie się do ekranu LCD i nie będzie żadnych plam. I teraz nasza wspomniana nić dentystyczna. To jest jakaś nić. Nie mam jakiejś konkretnej, powiedzmy, marki tej nici. Czemu od tej strony? Bo od dołu te wszystkie ogniwa są połączone i trudno byłoby się tam, powiedzmy, wpasować. Więc wpasowuje się nić. Okej, nić spełniła swoją rolę. Drugie ogniwo też już jest praktycznie uwolnione. Troszeczkę wystarczy to podgiąć. I jest. Wygląda to mniej więcej tak. Bateria ani nie jest mocno odkształcona. Tutaj, jak widzicie, nawet widać drobne ślady po taśmie. Jest ok. Metoda jest bardzo jakby chyba skuteczna, kiedy coś pójdzie nie tak, albo trzeba odzyskać baterię, albo coś zareklamować.
Okej, okay, baterię mamy wklejoną. Dodatkowo, jak widzicie, zabezpieczyłem taśmą, dwiema warstwami taśmy, taśmę łączącą trackpad z płytą główną, co spowoduje, mam nadzieję, w przyszłości, i chyba tak to działa, bo już od jakiegoś czasu tak robimy, że jakieś tam rzeczy, które się wbijają w tą taśmę i nie uszkodzą, zwiększy to po prostu żywotność i klient nas nie odwiedzi w jakimś tam krótkim czasie, że znowu przestała działać klawiatura. A teraz trzeba zająć się oczyszczeniem układu chłodzenia, którego prawdopodobnie nikt nie dotykał od naprawdę dawna. Urządzenie jest wyczyszczone. Co się dało? Przeczyściłem, odkurzyłem. Chłodzenie też jest wyczyszczone. Można nałożyć pastę. Prąd pobierany przez sprzęt będzie rozsądny i czy ten sprzęt w ogóle, powiedzmy, się uruchomi na tej baterii. Podłączam sobie przewód, odpalamy, MagSafe świeci na zielono, teraz na pomarańczowo, sprzęt pobiera jakiś prąd. Trzeba będzie pewnie ten prąd mocno zwiększyć. Zmostkujemy te kanały i odpalamy jeszcze raz. Ok, sprzęt odpalił nawet w trakcie. Coś tam prądu w baterii było, więc jest ok. Podłączyłem dysk testowy. Zobaczymy, czy go wykryje i czy pozwoli odpalić. Będzie trzeba go zresetować, zrestartować i jeszcze raz go puścić. Odpala. Bateria była naładowana mniej więcej w 50%. Co nam Pokonat powie o tej baterii? Bateria dość świeża. Kabel 85W. Niby w tej chwili ładuje się 30W, co widzimy, nie do końca jest prawdą. I tyle. Wykonam jeszcze kilka testów, czy działa przed FaceTime. No tak, z USB się uruchamia, trochę długo się to uruchamia, ale się uruchomiło. Sieć Wi-Fi jest widoczna. Wentylatorki, sensorki. Tutaj wszystko jest widoczne, więc wydaje się, że będzie ok. Z takich rzeczy, które mnie często interesują, to klawiatura. W sensie podświetlenia klawiatury. I tu taki protip dla was. Widzicie, nie ma podświetlenia klawiatury, nie? Ale zamykamy, zasłaniamy kamerkę i już podświetlenie klawiaturki się pojawia. Odsłaniamy kamerę i podświetlenia nie ma. MacBook sprawdza poziom natężenia światła i na tej podstawie pozwala regulować podświetlenie klawiatury albo też nie. Podświetlenie, audio, no trackpad już tutaj działał, więc wydaje się, że sprzęt można, że tak powiem, można o ten sprzęt dbać dalej. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że każdy z was zobaczył coś w tym materiale, co przyda mu się w pracy czy w samodzielnej wymianie bateryjki w swoim MacBooku, bo tak, można to zrobić samemu, do czego ja zachęcam. Nie, jakby nie odbieram wam tego prawa do naprawy. Korzystajcie, uczcie się, naprawiajcie sami, tylko nie psujcie swoich urządzeń. Dzięki. I do następnego razu.